20 marca w zespole szkolno-przedszkolnym Żelisławicach miała miejsce biesiada rodzina pod nazwą Jeszcze tego nie było, żeby jajko kurę uczyło. Zebranych gości powitała dyrektor placówki Ewa Stelmach. Udział w uroczystości wzięli m.in. burmistrz miasta i gminy Siewierz Zdzisław Banaś wraz z małżonką. Wicestarosta będziński Dariusz Waluszczyk również z małżonką. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha. Zastępca burmistrza Damian Tawczyński. Przedstawiciele kół gospodyń wiejskich. Dzieci, rodzice oraz przyjaciele szkoły. Nad przebiegiem uroczystości czuwały Justyna Felis i Aleksandra Buła. Temat związany był ściśle z obyczajami i tradycjami wielkanocnymi. Biesiady rodzinne w szkole w Żelisławicach odbywają się już od pewnego czasu i cieszą się dużym zainteresowaniem. Pomysł pojawił się już 10 lat temu, kiedy obecna pani dyrektor do nas tutaj przybyła, zaproponowała nam organizację takich uroczystości w celu integracji całej społeczności szkolnej, zarówno dzieci, rodziców, ale również dziadków, którzy są ogromnym potencjałem tutaj tej miejscowości. Z zaproszonych gości wytypowano dwie drużyny, które miały za zadanie udekorować specjalnie przygotowane pisanki. Przygotowany program przeplatany był anegdotami oraz muzycznymi występami uczniów. Gadają, że jako wielka środa, taka będzie wiosna. Wielki czwartek, taki będzie lato. A wielki piątek, wróci pogodę na zniwa i wykopki. Jesteś z niebie. Twórcy scenariusza wykazali się wielką pomysłowością, a cała uroczystość owiana była elementami miejscowego folkloru. Pomysły rodzą się w naszej głowie w związku ze zbliżającymi się świętami, uroczystościami. Czasami wynikają z bardzo luźnej rozmowy. Staramy się wybrać takie zwyczaje, które jeszcze nie były przedstawiane, które jeszcze nie były prezentowane, po to, aby przypomnieć wszystkim, jak dawniej obchodzono święta czy ważne uroczystości. A jak robicie to, że zarażacie tą młodzież, te dzieci folklorem? To jest trudne pytanie. Ciężko jest mi na nie odpowiedzieć, ale chyba widać po mnie, jeżeli pokażemy coś, że coś kochamy, coś lubimy i to jest nam bliskie, to dzieci same, młodzież sama się do tego garnie i zaraża się tym. Trzeba robić po prostu coś sercem. Co myślisz o takich uroczystościach szkolnych, jak właśnie biesiada, spotykanie się z rodzicami i wykonywanie utworów takich stricte ludowych? Uważam, że bardzo fajnie, ponieważ mamy okazję się zademonstrować i możemy pokazać nasze talenty. Uczniowie nie tylko poczęstowali zebranych gości pysznym ciastem, ale również symbolicznie polali wodą. Jedna łaska, druga łaska, klaszczą. Wszystkie żabki klaszczą. Elementy tradycji wielkanocnych przypomniały panie z koła gospodyń wiejskich. Bardzo ważnym elementem spotkania było ślubowanie, jakie złożyło 8 dziewczyn z tej szkoły. Ślubuję tradycję regionu i ze wszystkimi organizacjami współpracować. I ze wszystkimi organizacjami współpracować. Nasze wspaniałe obyczaje sławić. Nasze wspaniałe obyczaje sławić. I dobrze się przy tym bawić. I dobrze się przy tym bawić. Piosenką i tańcem wszystkich rozweselać. Piosenką i tańcem wszystkich rozweselać. I przy okazji oklaski za to zbierać. I przy okazji oklaski za to zbierać. Ślubujemy. Ślubujemy. Teraz poprosimy panią Stanisławę Wendtę tradycyjnie palmą o akt pasowania.
Co zadecydowało o tym, że zechciałaś wstąpić do koła gospodyń wiejskich? Uwielbiam tańczyć. Jakby to moja pasja, hobby takie. Uspokajam się wtedy. A dlaczego folklor akurat, takie pieśni ludowe, staropolskie też? Bo są takie jakby fajne, takie wesołe, można się rozweselić przy nich. Co ciebie nakłoniło, żeby wstąpić do koła gospodyń wiejskich? Lubię na pewno tańczyć i jak dostałam propozycję właśnie wejść do tego koła gospodyń wiejskich, to stwierdziłam, że to jest właśnie ten moment, gdzie mogę pokazać swój talent. Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy korzystając z okazji między innymi złożyli świąteczne życzenia. Chcę bardzo serdecznie w imieniu władz samorządowych życzyć, bo przecież tutaj już za 11 dni będziemy świętować, życzyć wszystkim Państwu zdrowych, radosnych świąt wielkanocnych. Niech nadzieja, radość, miłość z tego faktu zmartwychwstania Pańskiego przynosi nam dużo nadziei, dużo miłości, dużo radości, spełnienia wszelkich planów, marzeń, spędzenia tych świąt w gronie rodzinnym, tradycyjnym, tym jajku święconym, z tymi tradycjami, o których właśnie była mowa, ale życzę Wam również, abyście spędzili, bo to będziecie również mieć troszeczkę i wolnego, abyście również bezpiecznie ten okres przedświąteczny, świąteczny wypełnili. Korzystając z tego, że jesteśmy u progu świąt wielkanocnych, chciałem Państwu życzyć przede wszystkim zdrowia, szczęścia, spędzenia tych świąt w gronie najbliższych, jak również smacznego jajka i mokrego dymusa. Dziękuję bardzo. O muzyczną oprawę biesiady zadbali panowie Dawid i Mariusz Torbus.